Dobra, wiem, wiem, nie było mnie tu prawie 2 miesiące. Tak, wiem. A więc dzisiaj przychodzę do Was z tematem szkoły, liceum. Wiem, że lubi się te tematy. Skończyłam pierwszą klasę liceum ogólnokształcącego i zamierzam się trochę wypowiedzieć na temat tego roku, na temat zmian, jakie zaszły we mnie i ogólnie na temat szkoły. Wiecie, no sama nie wiem, taki luźny filmik, powiem spontan. A więc skończyłam pierwszą klasę liceum. Było fajnie. Powiem wam, że ten rok tak szybko zleciał, że to był po prostu najszybszy rok w moim życiu. Naprawdę, jeszcze nigdy żaden rok mi nie zleciał tak szybko jak ten rok. To było naprawdę coś niesamowite. Tyle rzeczy się u mnie zmieniło, nie macie pojęcia. Ja się zmieniłam, wiele rzeczy, w ogóle moje życie się zmieniło. Nie wiem, jak to brzmi, jak nie wiadomo co. Wiecie, co się zmieniło? Zaczęłam bardziej doceniać sen. Lol, serio. Wcześniej, zanim poszłam do liceum, to tak spałam sobie tam te 8 godzin, tak normalnie na co dzień, czy tam 7. I tak jest spoko w sumie. Jakoś nigdy się zbytnio snem nie przejmowałam. A teraz to po prostu. Tak w czasie szkoły, pod koniec szczególnie, to w ogóle nie potrafiłam spać dłużej niż 6 godzin. Nie potrafiłam. Zwykle to były 4-5 godzin. Zwykle. I tak 5 dni w tygodniu, i wtedy naprawdę zaczęłam doceniać sen. Powiem wam, że o ile nigdy, nigdy wcześniej nie zdarzało mi się spać w dzień, to teraz, kiedy chodzę do liceum, ja robię tak, że wracam ze szkoły, jem obiad, kładę się na łóżko i czasem umyślnie, a czasem przez przypadek po prostu zasypiam i śpię parę godzin do wieczora, Boże. Także ludzie, doceniajcie sen, śpijcie póki możecie, korzystajcie z tego, że są wakacje i możecie spać, naprawdę. Nawet na lekcjach zdarzyło mi się zasnąć, tak już pod koniec roku. Ale powiecie w sumie, że mogłabym iść po prostu wcześniej spać, no nie, u mnie to tak nie działa. Bo ja, jeśli wiem, że nie mam jakoś bardzo dużo nauki, to po prostu przychodzę ze szkoły i jeśli nie śpię, to nic nie robię i dopiero wieczorem zaczynam coś robić związanego ze szkołą i potem się okazuje, że mam tej nauki o wiele więcej niż myślałam i wskutek tego idę spać trochę za późno i potem śpię 4-5 godzin. Tak. Ale wiecie, co mnie najbardziej zmieniło? Ludzie, po prostu ludzie. Ludzie są niesamowici. Ludzie w szkole średniej są bardzo różnorodni. Mówię tu oczywiście o charakterze i osobowości, ale mówię też głównie o tym, jak ludzie wyglądają. Są osoby, które naprawdę mają swój styl i to nie, że tak, no bo w sumie każdy może tak powiedzieć, mam swój styl i nie jestem taka jak inni. No, ale są osoby, które naprawdę mają swój styl. No, nigdy wcześniej nie pomyślałam, że można przyjść do szkoły w ogromnym wianku z prawdziwych, żywych kwiatów. W takim ogromnym wianku. A to jest taki świetny pomysł. Nie, ja nie chodzę w wianku do szkoły. I to jest takie wow, ale super! Wianek, taki wielki, żywy, wow, w ogóle kwiaty we włosach prawdziwe, to jest super. I to jest taki jeden z wielu przykładów, bo przykładów jest dużo, no, że ludzie są naprawdę różnorodni i naprawdę niesamowici są. Ogólnie jak poszłam do liceum, stałam się o wiele bardziej otwarta na ludzi. I to jest naprawdę duża różnica, bo kiedyś to ja się wstydziłam ludzi i się bałam ludzi. I w ogóle tak do nieznajomych to się bałam się podejść. Nawet do znajomych, takich co słabiej znam, bałam się po prostu podejść i coś powiedzieć. Rozmawiam ze wszystkimi, jakoś tak nie boję się już nikogo, nie boję się nieznajomych, ani nic w tym stylu. Lubię poznawać nowych ludzi, a kiedyś nie lubiłam poznawać, bałam się strasznie. No oczywiście, dalej jak kogoś nie znam, no to się tak czuję niezbyt pewnie. Bo ja ogólnie jestem nieśmiała przy nieznajomych. Ale to jest zupełnie co innego. I moje nastawienie do ludzi się bardzo zmieniło w ciągu tego roku. O Jezu, pamiętaj o miniaturce, bo ty zapomnisz. Tak, ja. Jestem też bardziej towarzyska, lubię wychodzić z domu. Tak jeszcze rok temu, 1,5 roku temu, to ja całymi dniami siedziałam w domu, czytałam jakieś książki, czy oglądałam filmy, albo po prostu siedziałam i nic nie robiłam cały dzień. Codziennie. I jak ja gdzieś wyszłam, to było naprawdę cud. A teraz to ja bym mogła ciągle wychodzić i jest super. Czy przez to, że chodzę do szkoły średniej, mam więcej nauki i ogólnie wszystkiego, nauczyłam się lepiej organizować czas? Nie. Ale to już jest indywidualna kwestia. Aczkolwiek w wielu rzeczach jestem zorganizowana. Tak, czasem jestem bardzo zorganizowana, a czasem jestem kompletnie niezorganizowana i kompletnie nic nie ogarniam. Powiem wam, że to jest prawda, że nieważne gdzie, ważne z kim i inne tego typu teksty, bo to rzeczywiście chodzi o ludzi, to nie chodzi nawet o szkołę, jaka szkoła, tylko o ludzi. O tym, jakich masz kolegów i koleżanki i o tym, jakich masz nauczycieli, bo to wszystko od tego zależy właściwie. Wiecie, ludzie tworzą świat, ludzie budują wszystko, co istnieje.
Ja poznałam w tym roku wiele niesamowitych ludzi. Wiecie co? W ogóle nie czuję się na tyle lat, na ile mam. Mam 17 lat, ale czuję się, jakbym miała 14, góra 15. I jak ja pomyślę, że za rok już będę pełnoletnia, to takie, Boże, jak ten czas leci? Podsumowując, ten rok minął bardzo, bardzo szybko. To był chyba najlepszy rok w moim życiu. Zima w ogóle była magiczna w tym roku, jak dla mnie. I nie ma to nic wspólnego ze śniegiem ani ze świętami, a przynajmniej tak mi się wydaje, że nie ma. Pierwsza klasa liceum była po prostu super. Oby kolejne dwa lata były tak samo świetne. Jak ja pomyślę, że za dwa lata ja już nie będę chodziła do tej szkoły, tak mi smutno. Ja będę mogła chodzić dłużej, no ale cóż. Trochę zazdroszczę tym dzieciom, które pójdą do czteroletniego liceum. Sama chciałabym chodzić 4 lata, no ale cóż. A teraz są wakacje, postaram się wrócić trochę do nagrywania. Mam nadzieję, że mi się to uda. Oby kolejny rok był tak samo świetny, oby wakacje były świetne. Życzę wam udanych wakacji. Która to w ogóle godzina? O, za 20 minut mecz będziemy oglądać, super. Dawajcie łapki, subskrypcje i przede wszystkim oglądajcie, bo przecież tu chodzi o oglądanie, o to, żebyście mnie oglądali, a nie o liczbę łapek w górę czy subskrypcji, prawda? Także żegnam was i ciupki.